przesłuchali prezentację wiceprzewodniczącego kolegi Andrzeja Radzikowskiego. 2014 będzie rokiem walki z nadmierną liberalizacją rynku pracy, w tym z umowami śmieciowymi. Brytyjski naukowiec, wykładowca Cambridge, Ha-Jung Hung, stwierdził, że od 30 lat wyznawcy liberalizmu mają jedną odpowiedź na powtarzające się kryzysy z koniunkturą – liberalizacja rynku pracy. Niestety, nikomu przez te 30 lat tą drogą nie udało się wyjść z kryzysu. Doświadczamy tego również w Polsce. Dlatego też podjęliśmy intensywne działania związane z ograniczeniem stosowania umów śmieciowych. Udało nam się już dzisiaj zwrócić uwagę społeczeństwa i władzy na ten problem. Rozpoczęła się społeczna dyskusja. Ale w medialnych dyskusjach jest jeszcze dzisiaj wiele przekłamań i nieporozumień. W opinii Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych umowy śmieciowe to te, które niezgodnie z prawem są narzucane pracownikom. Umowy śmieciowe to te, które nie gwarantują im ochrony praw pracowniczych, nie dają im stabilizacji, nie przyznają im wielu praw, które przysługiwać powinny pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Zjawisko umów okresowych w Polsce przyjęło największy wymiar w Unii Europejskiej. Pracuje w tej formie ponad 3 miliony Polaków, to jest 27% zatrudnionych, w sytuacji, gdy średnia Unii Europejskiej wynosi 14%. Dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przygotuje w tej chwili projekt poselski za pośrednictwem zespołu posłów związkowych zmieniających tą sytuację. Inną formą umów śmieciowych są te umowy cywilnoprawne, które zastępują właściwą umowę o pracę. To bardzo trudne do wyeliminowania zjawisko, ale przedłożyliśmy tutaj też kilka propozycji. Po pierwsze, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 10 zł. Po drugie, opodatkowanie tych umów składką na ubezpieczenia społeczne. Dzisiaj mamy taką sytuację, że pracownik od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na umowę o pracę 40% jego wynagrodzenia jest potrącane na ubezpieczenia społeczne. W sytuacji, gdy przy umowach cywilnoprawnych jest to raptem kilka procent. Czy to jest uczciwe, że nie rodzaj wykonywanej pracy, a typ umowy decyduje o tym, jaką wnosimy składkę do systemu ubezpieczeń społecznych? Innym ważnym działaniem, które będziemy podejmowali w bieżącym roku, jest urealnienie przepisów dotyczących prowadzenia sporów zbiorowych. My mamy taką sytuację, że prawo w tym zakresie pochodzi jeszcze z czasów, gdy dominowały wielkie, duże przedsiębiorstwa państwowe, a dzisiaj króluje kodeks handlowy z jego różnorodnością form prawnych i szybkością przekształceń organizmów gospodarczych. Innym problemem, z którym będziemy chcieli się zmierzyć, to pobudzenie praktyki zawierania zbiorowych układów pracy. Mamy taką dziwną sytuację, że z jednej strony przedsiębiorcy mówią o potrzebie uelastyczniania prawa pracy i przenoszenia części jego rozstrzygnięć do poziomu zakładu pracy. Z drugiej jednak strony nie chcą podpisywać i zawierać zakładowych czy branżowych układów pracy. Jednym z ważnych priorytetów w działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i jego organizacji członkowskich jest edukacja. Tutaj niestety doświadczamy też wielu eksperymentów, które mogą być bardzo niebezpieczne dla przyszłych pokoleń. Udało się zablokować kilka złych, proponowanych zmian, ale musimy w tym zakresie zachować dalej dużą czujność. Oczywiście wiele spraw już dzisiaj rozpoczęło się dziać, rozpoczęła się ich realizacja dzięki między innymi dużemu poparciu społecznemu, jakie osiągnęliśmy. Ale na pewno przewidujemy, że będą też potrzebne protesty jako zbiorowa forma wykazania niezadowolenia społecznego. Już 4 kwietnia Europejska Konfederacja Związków Zawodowych przygotowuje w Brukseli manifestację właśnie na rzecz dobrych miejsc pracy, bo problem jest problemem europejskim.
Być może będziemy musieli też wspólnie w Polsce i w tej formie upomnieć się o prawa pracownicze i potrzebę szybszego ich rozwiązywania. Bieżący rok to rok 30-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i rok Kongresu. 30-lecie to okazja do podsumowań, to okazja do refleksji, ale myślę też okazja do podziękowań, bo przez te 30 lat Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na trwałe wpisało się w krajobraz polskich zakładów pracy i Polski. Kongres będzie sumował kampanię sprawozdawczo-wyborczą, która już w tej chwili trwa. Zakończyła się ona na szczeblu powiatowym, trwają w tej chwili wybory w Radach Wojewódzkich OPZZ-u. Organizacje członkowskie dokonują wyboru delegatów na kongres. Ale oczywiście najważniejszą pracę będzie wykonywała Komisja Programowa i Statutowa, albowiem to one przygotują projekt programu działania na następny okres. Dlatego też zapraszam wszystkich do współpracy w tworzeniu programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Polska ustawa o związkach zawodowych główne zadania i obowiązki związków zawodowych grupuje w zakładzie pracy. Dlatego też będziemy kontynuowali finansowane ze środków Unii Europejskiej cykle szkoleniowe dla przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, cykl szkoleniowy naruszanie godności, cykl szkoleniowy pełnomocnik związku zawodowego jako zastępstwo procesowe, czy inwestycja w dialog, program adresowany do wsparcia naszych struktur terytorialnych. Mamy więc wiele zadań i działań do spełnienia, ale dzięki konsekwentnej pracy, dzięki połączeniu wysiłków wszystkich organizacji członkowskich, dzięki zaangażowaniu naszego aktywu, mamy dużą szansę na odniesienie sukcesu.